Jest to dla nas zaszczyt, a jednocześnie ogromne wyzwanie. Gościmy przecież uczestników Igrzysk Olimpijskich, uczestników i medalistów Mistrzostw Świata, Europy i Polski. Z przykrością stwierdzamy jednak, że zostały zatarte wszelkie ślady waszych, drodzy sportowcy i działacze, osiągnięć. Dzisiejszego podsumowania dokonujemy na podstawie wywiadów przede wszystkim i tego, co zdołała zapamiętać nasza pamięć. Mogą więc zdarzyć się przypadki, ale na pewno niecelowe, pominięcia kogoś bardzo zasłużonego, dlatego więc z góry serdecznie przepraszamy i obiecujemy dokonać wyróżnień jak najwcześniej, jak tylko to będzie możliwe. Obiekty sportowe Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach, to tutaj wszystko się zaczęło. A mówię o mojej znajomości, a potem wielkiej przyjaźni z Tadeuszem Ratajczakiem. Wiele lat temu byłem uczniem tejże szkoły, a Tadeusz Ratajczak był moim nauczycielem, wychowawcą i trenerem piłki ręcznej. Później spotkaliśmy się ponownie, aby rozpocząć wielką przygodę dotyczącą historii sportu Obornik. Oborniczanie znają Tadeusza jako lizaka, jako człowieka o wielkim sercu, kochającego ludzi, chętnego do pomocy każdemu, kto tą pomoc poprosił, kto ją potrzebował. Znają jego charakter, jego wady, jego pasje. Pasje, którymi potrafił zarażać innych. Pasje, które potrafił przekazywać językiem sportu. Językiem tak specyficznym, zrozumiałym i lubianym przez wszystkich. Tadziu był skarbnicą wiedzy. Wiedzy o sporcie, wiedzy o ludziach, którzy ten sport w Obornikach tworzyli. Przez wiele lat zbierał, dokumentował historię powstania sportu w Obornikach. Gdyby nie to, że Tadeusz rozpoczął zbieranie informacji od żyjących wówczas obserwatorów wydarzeń minionych lat, dziś historia obornickiego sportu byłaby bardzo uboga i wręcz zapomniana, a bohaterowie tamtych lat dziś byliby bezimiennymi postaciami, zwykłymi mieszkańcami naszej gminy. I zależało mu na tym, żeby tych ludzi upamiętnić, żeby tych ludzi, którzy tworzyli sport w Obornikach, żeby uścisnąć im dłoń i powiedzieć dziękuję za wasze wyniki, za waszą pracę, za to, co zrobiliście dla Obornik. Przede wszystkim bratu chodziło o to, żeby wyróżnić tych najstarszych, żeby jeszcze zdążył. Jak już mówił w tym pierwszej probisce, to mówi, nie wie, czy wszystkich wyróżnił, czy jeszcze tego. Ona na pewno wszystkich wtedy nie wyróżnił, bo jeszcze grok później był wyróżniony. No ale zdążył, bo co plebisty, to zawsze kogoś brakowało, nie, na tych wyróżnieniach, nie, bo odchodzili, nie. Ale miał satysfakcję z tego, że zdążył tych wszystkich, których uważał to, że zdążył wszystkich odznaczyć, nie. Zależało mu na tym, aby wiedza o tych ludziach przetrwała jak najdłużej, aby w pamięciach oborniczym została. Kosztowało to go bardzo dużo, bo on przede wszystkim pracował w nocy. Bo w dzień to jeszcze miał obowiązki w OCS-ie, a potem w nocy sobie to było jego, że w nocy pracował, nie rozkładane wszystko po podłodze, pozaznaczane. W 1995 roku powstała pierwsza gala sportu. Gala, gdzie spełniły się marzenia Tadeusza, uhonorowani zostali ludzie, sponsorzy, działacze, trenerzy, sportowcy okresu międzywojennego przez lata 50, 60, 70 okresu współczesnego. To było na tym pierwszym probisty tak ci starsi, tam ci już dziadkowie, no to chcieli i płakali, nie? Że ktoś jeszcze nie pamięta, nie? Także to było wzruszające, ten pierwszy probisty, bo to właśnie jak tam Krzysiu Nowacki mówił, że to lata 40, lata 30, ci dostawali, to już byli tam dziadkowie, także płakali, że to szczęście, że jeszcze ktoś o nich pamiętał. Zdorczak, to już byli tam, czy Kasperek Bernard, to już byli
dziadkowie, nie? A to ludzie, którzy tworzyli sport w Obornikach. W pierwszym plebiscycie przyjechał Zenek Begiel, to się popłakał, że nie przechodził mi tam. Dwóch lat olimpijczych, Rzym i Tokio. Było to wielkie wydarzenie i ciężka praca. Nie tylko Tadeusza. Na tą pracę składało się wiele osób. Byli to sponsorzy, ludzie dobrej woli, niekoniecznie związani ze sportem. Byli to przyjaciele, którzy wspierali go w chwilach zwątpienia. Ale miał satysfakcję z tego, że zdążył tych wszystkich, których uważał to, że zdążył wszystkich odznaczyć. No i to mówię, duża zasługa genia, bo to razem, bo sam to by to... Sam by było ciężko, bo było wszędzie po całych wioskach jeździć, a geniusz z racji tego, że był panem doktorem, to dużo jeździł karetką, to dużo wiedział, gdzie kto mieszka. Nie? No i dużo też pomagał mu ksiądz Urban. Także też mu dużo pomagał w tych plebiscytach. Jak ważnym wydarzeniem okazała się pierwsza gala sportu, gala osobowości sportowych, świadczy dzisiaj fakt, że impreza ta przetrwała jako jedyna w Obornikach przez 25 lat o takim charakterze. Świętuje swój jubileusz wydaniem książki o osobowościach sportowych ziemi obornickiej i nadal cieszy się powodzeniem. Ponad 400 wyróżnionych sportowców, ponad 700 osób, które odwiedziło ten plebiscyt przez te 25 lat. To, co rozpoczęło się w roku 1994 i nadal jest kontynuowane, powoduje, że budujemy tożsamość naszego miasta, naszej gminy i zostawimy potomnym wiele informacji dotyczących tego, że gmina Oborniki sportem stoi, stała i pewnie stać będzie. No, podejrzewam, żeby nie brać, to by tego nie było. Dzięki Państwu, dzięki wspomnieniom o nim, ta pamięć jest wciąż żywa. Tadeusza nie ma wśród nas, ale te 25 lat współpracy przy plebiscycie, te 25 lat pracy nad historią obornickiego sportu zobowiązuje. Już kilka lat temu namawiałem Tadeusza, abyśmy stworzyli książkę, czy też wydawnictwo, w którym zawarlibyśmy historię tych 25 lat wydarzenia, jakim jest plebiscyt sportowy ziemi obornickiej, czy od kilku lat osobowości sportowe. Tadeusza nie ma wśród nas, ale ja postanowiłem dotrzymać tej obietnicy. I proszę Państwa, powstała książka, zeszyt historyczny wydany przez Urząd Miejski, w którym zebrane jest 25 lat historii plebiscytu sportowego ziemi obornickiej. Zapraszam do lektury, a spotkanie autorskie odbędzie się 26 lutego w Bibliotece Publicznej w Obornikach o godzinie 18, na które serdecznie zapraszam. Będziemy tam mogli przypomnieć sobie historię plebiscytów, powspominać wiele wydarzeń, poopowiadać sporo anegdot na temat historii sportu obornickiego. Zapraszam serdecznie. Wspomnę tu cytat z nekrologu Tadeusza, który tak trafnie podsumował jego działalność i jego osiągnięcia całego życia. Jeśli zrobisz coś dla siebie, minie bezpowrotnie. Jeśli zrobisz coś dla innych, przetrwa wiecznie. I tu chciałabym życzyć wszystkim działaczom, sportowcom, aby ich osiągnięcia i wyniki, sukcesy przetrwały i na długo pozostały w sercach oborniczych. Organizatorom życzę dużo wytrwałości i siły do tworzenia kolejnych plebiscytów i dużo powodów do radości ze świętowania kolejnych jubileuszy, może 25-kolejnego lecia. Życzę powodzenia. Dziękuję. Przypomnę nas, że warto było robić tę uroczystość w dniu dzisiejszym dla Państwa.
Każdy sportowiec, drodzy Państwo, bez reszty poświęca się swej ukochanej dyscyplinie, często kosztem życia osobistego, rodzinnego, a nawet zdrowia.